nami przez 20 lat i dziękuję, że są Państwo tutaj dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy liderem, jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową i liderem, jeśli chodzi o produkcję paliw RDF w Polsce. Dostarczamy paliwo w zasadzie do wszystkich cementowni, prawie do wszystkich cementowni w kraju. Dostarczamy do najwyższą jakość paliw, bo cały czas inwestujemy w nasz park maszynowy, w nasze metody produkcji po to, żeby jak najlepsze, jak najczystsze, jak najbardziej ekologiczne paliwo dostarczać właśnie do cementowni. Agencja Rozwoju Przemysłu od w tym roku, świętując swoje 30-lecie, agreguje w swoim portfelu różne podmioty, różne firmy, również w różnym stopniu ich funkcjonowania gospodarczego. Takie firmy jak Eureko, które od 20 lat w takim miejscu, jakim jest Strefa Mielecka, dostarczając kluczowe usługi dla lokalnych przedsiębiorców, którzy wzmacniają Podkarpacie swoimi inwestycjami, swoim rozwojem, a będąc równocześnie firmą, która jest firmą usługową, która dostarcza tak naprawdę kluczowe usługi, jakim jest gospodarka odpadami, jakim jest dostarczanie wody przez Eureko Media, nie będąc widoczna na co dzień na pierwszych stronach gazet, pełni kluczową rolę, jeżeli chodzi o krwiobieg lokalnej gospodarki. Mając w naszym portfelu różne firmy, niekiedy jesteśmy zaangażowani w ich procesy restrukturyzacyjne. Na przykładzie Eureko Media mamy firmę, którą tak naprawdę Agencja Rozwoju Przemysłu nie musi się z punktu widzenia właścicielskiego interesować. Firma sobie radzi, rozwija się, angażuje się w lokalne przedsięwzięcia o charakterze CSR-owym. Chcielibyśmy mieć tylko i wyłącznie takie firmy w portfelu, także jesteśmy dumni z Eureko, Eureko Media i życzymy firmie z okazji 20-lecia kolejnych dziesiątek lat takich sukcesów. Równocześnie zwracamy uwagę na to, iż firma rozwija się z punktu widzenia nowego zielonego ładu, angażuje się w nowe technologie, rozwija się, jeżeli chodzi o innowacje. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i są Państwo na bardzo dobrej drodze. Spółki działającej w bardzo trudnym obszarze, w obszarze gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej. Jest to naprawdę trudny obszar do zagospodarowania, więc tym bardziej cieszę, że 20 lat na rynku udało się przetrwać w dobrej kondycji finansowej i kolejnych lat też życzymy wielu w dobrej sytuacji. I przede wszystkim to rozwój. Rozwój tego regionu, regionu powiatu mieleckiego, województwa podkarpackiego, a przyczyniając się do rozwoju regionu wpływamy na rozwój całej Polski. Więc zatrudnienie, efekty realizacji projektów, które widzimy, to przede wszystkim rozwój całej Polski. A działając właśnie w tym sektorze gospodarki odpadami, poprawiamy też jakość środowiska. A przecież Zielony Ład, czy Europejski Zielony Ład właśnie dążą do tego, żeby ta ekologia i rozwój tych gałęzi przemysłu był jak największy. Bardzo dobra firma, która jest na naszym rynku, została stworzona dla też specjalnej strefy ekonomicznej dla tych wszystkich przedsiębiorstw, stworzona można powiedzieć od zera i bardzo dobrze sobie na tym rynku poradziła. Kiedy oglądaliśmy dzisiaj film, który był takim filmem pokazującym tą firmę, to mogliśmy zobaczyć, jaką innowacyjną, doskonałą jest firma Eureko, jak się umiała wpasować w realia rynku, jak umie przetwarzać te odpady na paliwa alternatywne. I myślę, że to jest też taki dobry wzór do pokazania nie tylko w Polsce, ale i za granicą, bo właśnie takimi firmami powinniśmy się szczycić i pokazywać ich, że robią coś dobrego dla społeczności, ale też wspierają przedsiębiorców, ale również różne inicjatywy lokalne, jak szkoły, sport,
i to jest takie bardzo, bardzo piękne to, co łączą. Statuetki mecenasa ochrony środowiska wręczaliśmy po raz pierwszy. Tutaj powstała kapituła wspólnie z Fundacją Ekologiczną Czysta Wisłoka. Mieliśmy w tym roku 10 nagrodzonych osób. Mamy nadzieję kontynuować tą nagrodę. Dostają ją osoby zasłużone dla środowiska, dla ochrony środowiska naturalnego, czystego powietrza, czystej wody, czystej ziemi. Tak, bardzo się cieszę, że to jako spółka mogliśmy doprowadzić do tego, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, przyznał 10 naszym pracownikom medale za długoletnią służbę. Dla mnie to jest osobista satysfakcja, bo to są pracownicy, którzy pamiętają początki tej spółki, więc no, nie ma lepszej okazji, moim zdaniem, niż 20 lat Euroeko na wręczenie właśnie tego typu wyróżnień. Widzicie, że warto było zobaczyć, jak ta spółka się rozwijała przez te 20 lat, zobaczyć pracowników, którzy kreują tą spółkę i współtworzą ją tak naprawdę. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj dzisiaj być. Również wspomóc swoją wiedzą, doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Myślę, że przed nami bardzo wiele pracy, również tej związanej z funduszami.